Rozmowa dnia Radia Sud. Brygadier Mariusz Szczepański, gościem południowego programu Radia Sud. Witam, komendancie. Witam. Nowy komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie od, no, teoretycznie dopiero jutro, ale praktycznie od wczoraj nominacja, o czym informowaliśmy już na naszej antenie. Emocje opadły, komendancie? Tak, już jest dobrze. No, 16 lat, tak? 16 lat? Nie, trochę mniej spędził pan w Kępnie, czy wcześniej, no, przed Ostrzeszonem? Od 2002 roku do 2020, czyli praktycznie 18. 18 lat, czyli jednostka bardzo znana panu i stan osobowy również. No, troszeczkę załogi się zmieniło, ale generalnie dużych zmian nie ma. Załoga w większości zna pana? I tak. Tam jest kilka osób, które zostały przyjęte w tym czasie, jak byłem w Ostrzeszowie, ale to są tam 3-4 osoby tylko. No właśnie, 2,5 roku spędził pan jako zastępca komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie. Jakby pan porównał te dwie jednostki? Statystyki są bardzo zbliżone, jeśli chodzi o działania w podsumowaniu rocznym. Jeżeli chodzi o porównanie tych jednostek, no to są jednostki w nomenklaturze takiej naszej strażackiej, tej samej kategorii. Stan etatowy jest też praktycznie taki sam. Około 50 osób. Tak, około 50 osób. Zadania są takie same. Generalnie, jeżeli chodzi o różnice, to jedynie to, że w Ostrzeszów posiada ten, jest członkiem, może tak, modułu GFFV do gaszenia pożarów i tam od nich, no, wyjeżdżają chłopacy, byli w Szwecji i byli w Grecji na działaniach, także tutaj taka różnica. A tak, jeżeli chodzi o całokształt, no myślę, że tutaj dużych różnic nie ma. No, jeśli chodzi też o te wasze działania, zarówno w Ostrzeszowie, jak i teraz w Kępnie porównując, to i tam, i tu skupione są raczej wokół tego, co nie jest związane z pożarami. To jest jakieś około 20% odsetek. Same pożary, reszta to inne zagrożenia. Inne miejscowe zagrożenia i alarmy fałszywe, no bo też te się zdarzają. Akurat tutaj Ostrzeszów ma ich więcej chyba, tak? Czy Kępno. Kępno ma ich więcej, ale też zakładów pracy jest więcej. Tak, no tutaj w Ostrzeszowie jest mniej zakładów, czy w ogóle instytucji, które są podłączone do stacji monitorowania alarmów pożarowych. W Kępnie jest tego znacznie więcej, no dlatego też stąd pewnie ta liczba alarmów fałszywych, które gdzieś tam się generują z tych systemów wykrywania. Przebieg pana kariery, komendancie, widzę, że same kierownicze stanowiska pan zajmował, jak to jest? No, przyszedł do Kępna i już od razu szef sekcji. Nie same. No, na początku wiadomo, że pracowałem w podziale bojowym tak zwanym, czyli w systemie zmianowym, później jakieś tam stanowisko kierowania komendanta powiatowego, następnie różne inne, czyli nawet księgowość się gdzieś tam przewinęła przez jakiś czas. Wydział operacyjny, wydział kontrolno-rozpoznawczy. No i kończyłem, że tak powiem, dotychczasową czy tamtą karierę w Kępnie na stanowisku dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej. Pan znakomicie zna realia właśnie takich powiatowych komend Straży Pożarnej. Będzie pan w tych pierwszych miesiącach chciał coś udoskonalać, zmieniać, bądź prowadzić jakieś właśnie nowe impulsy? Na początku, mimo tego, że tak jak tutaj mówiliśmy, no jest mi powiat znany i ludzie są znani, no też muszę się, że tak powiem, zaznajomić z sytuacją, bo to sytuacja dla mnie jest znowuż nowa, ale na tą chwilę muszę się rozeznać porządnie, a czy będą jakieś zmiany, jeżeli już, to jakaś tam kosmetyka. A jeśli chodzi o dosprzętowienie? Jeżeli chodzi o dosprzętowienie, no to jeżeli chodzi o Państwową Straż Pożarną, no tutaj komendant Wojtek zadbał o to, żeby... Trochę było tego sprzętu. Tak, ten sprzęt jest praktycznie wymieniony cały na nowy. Ten samochód jeden, który jest tak zwana drogówka, czyli ratownictwa technicznego. Jeszcze tak zwany czasookres nie wyszedł jego użytkowania, no i jeszcze będzie nam służył. A jeżeli chodzi o OSP, no to z tego, co zdążyłem się już dowiedzieć, są planowane zakupy 4 samochodów tutaj dla ochotniczych straży pożarnych. Właśnie strażacy druhowie z Łęki Opatowskiej mnie pytali, czy będzie dla nich obiecany samochód. Z takich nieoficjalnych informacji wiem, że jest to dalece prawdopodobne. Trębaczów, Łęka Opatowska, Nowa Wieś, Książęca, Mikorzyn, to są właśnie te jednostki OSP, które mają otrzymać taki sprzęt. W takim razie, no a te chyba lata, no ile...
niewiele chyba w służbie zawodowej panu pozostało do emerytury, patrząc na to, co starszy brygadier Wojciech Grabarek opuścił po 16 latach komendy. Jako komendant on był 16 lat, no ja mam służby 25, jeżeli... Czyli na grube lata jeszcze w Kępnie. Tak, mam nadzieję. Czego życzyć? Dziękuję bardzo. A czego życzyć? Myślę, że spokoju, no i też tego, żeby układała się współpraca i ze służbami, instytucjami. No właśnie, bo pan teraz komendant jako ten numer jeden i numer dwa, to będzie na świeczniku bardzo. No tak na to wygląda. Niestety taka kolej rzeczy jest, że będąc, że tak powiem, na czele, no trzeba przyjmować na siebie, że tak powiem, cały ten ostrzał. Ale myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o przynajmniej wczoraj, po wczorajszej tej uroczystości przekazania obowiązków, wiem, że ze strony nawet samorządów, starostwa i tak dalej jest pełna deklaracja współpracy i myślę, że ta współpraca z nimi nie będzie gorsza niż za Wojtka i jakoś tam musimy się podocierać. Dziękuję bardzo. Brygadier Mariusz Szczepański, nowy komendant strażaków z Kępna zawodowych. Bardzo dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję bardzo. Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu.